bardzo serdecznie, jestem Mijir i witam was w drugim rozdziale. O, już się popsuło, jak zawsze. I witam was w drugim rozdziale Duke Nukem 3D. Jednak gierka podeszła w ostatnim grańsku, kiedy graliśmy w piątek czy w sobotę, nie pamiętam, jakoś tak, ale w sobotę. Gierka mega podeszła, lecimy z następnym epizodem Lunar Apocalypse. Jest o wiele więcej poziomów niż w poprzednim, ale stawiam, że będą krótsze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Spaceport, let's rock. Ten poziom trudności raczej będzie odpowiedni. Nie jest za łatwo, nie jest za ciężko. Znaczy, trochę ciężko jest w sumie. Groovy. A już pasuka. O! Nie widziałem tego. Muszę w ogóle zobaczyć, co te sterydy dają, bo tak w sumie to się średnio orientuje. Co to było? Tak się średnio orientuje, co one dają. Koniec końców. Tam jest jakiś shotgun. Poszło. Dobra, po ostatnim streamie zauważyłem, że muszę trochę szybciej łazić w tej grze. Ja sobie tak chodzę na spokojnie. Na chillu wręcz. Uy. Tu jednak ten gameplay musi być troszkę intense bardziej. Jest karta jakaś. Aha, dobra, tu musi karta. Przejdę tędy? Nie, nie przejdę. Aha, ale się otwiera. Dobra, gitara się ma. Scuba gear, o nie! Będzie jakiś level wodny. Och no. Najgorzej. Oby nie. Come get some. Hej. Jezu, udało się. Wow! Nie ma broni, jest ciekawie. Gdzie była ta winda na górę? Coś się otworzyło, ale co? A, dobra. Wiadomo. Coś tu cicho. Wezmę sobie RPG. No może nie będzie trzeba nawet. Okej. Ej, z jetpacka jeszcze nie miałem okazji chyba w tej grze korzystać. Siema Mieszko, siema Bart, cześć, cześć, co tam, dobry wieczór. Okej, okay. Udało się. Siema, dobry wieczór, co tam. Dzisiaj mam trochę przerwę od GTA 4, ale wydaje mi się, że w piątek właśnie sobie chciałem porządnie przysiąść. Tak, żeby sobie usiąść się, znowu porządnie wkręcić fabułę. O, sekret Boży tu będzie na pewno, nie? Siema, Kazandr. Ja zawsze, każdy raz jak widzę twój nick, to muszę go najpierw przeczytać dwa razy i dopiero wtedy go wypowiem, nie? Żeby się nie pomylić. Siema, co tam? Wyjebany, popłaci się, zjeżdżamy do góry. No i elegancko, tak trzeba żyć.
Ja miałem tak samo, wróciłem z roboty i miałem takie kurde odpalać dzisiaj. Taki ciężki dzień był. A mówię. Dobra. Oj, nie mam karty. Gdzieś mi ją zaginęło. O! Dobra, mam. Jest karta. Tak jest, dokładnie. Wszystko dla community. Dobry wieczór. Czy się tędy jakoś dostał? Aha, dobra. Kartę mamy. Jezus, jaka długa ta winda. Kartę mamy, to chyba koniec levela się zapowiada. Tak myślałem, że jak tutaj jest więcej rozdziałów w epizodzie, to będzie pewnie krótszy. I tak pewnie będzie. Okej. Nie było tak źle. Fakt, że ominąłem 5 sekretów, ale... Let's rock. Kuba. Let's rock. Inkubator. A, bo to jest dosłownie inkubator, okej. Szybki zapisik. Groovy. Rozwalam je, że już druga spora premiera tej jesieni chodzi w 30 fpsach na konsole. A co wychodzi znowu w 30 fpsach na konsole? I oczywiście mówię o tym dzisiaj przed premierą, no. Plague Tale, o, ale kringę, ale kringę. Siema Sewa, cześć, cześć. Ale kringę, dlaczego? 30 fpsów w 2022 roku, nie? Straszne, no ej. Jak ta podziak mi? Ja trochę ciężko, ale jutro sobie zrobię taki dzień wolny, w sensie wrócę z pracy i będę leżał. To gitarka, jakoś tam leci. A jak tam u ciebie? Nie daję rady tych szczurów, żeby proska nie wybuchła. No niby jo, no ale... Z drugiej strony, kurde, też masz potężne sprzęty już na ten moment, nie? Więc ja to się trochę dziwię. No dokładnie, no to ci... W jakich my czasach żyjemy, nie? Dokładnie. Albo może myśleli, że ogarną i się zorientowali w ostatniej chwili, że oj, chyba nie ogarniemy. Oj, znowu jakieś... Wolny, 5 lekcji. O Jezus, kiedy... ale mi się staro zrobiło. Ktoś po prostu przerobiłem roster. Kurde, jaki mam wolny czas. Też mi grał w wrestling. Szefie, przekładamy, czy dajemy? Dajemy. Nie takie gówna się przycisnęło w kroku. Słuchaj. Ha, chłop se wziął i umarł za mną.
Ale sztos. Dobra, muszę jakoś to ogarnąć. Wow. Laser. Dobrze, że w Game Passie jest to chociaż tyle. To nie trzeba kasy wydawać. No, co nie zmienia faktu, że tak jak mówisz, nie? Czasy 30 FPS-ów, no kurde. To już nie te czasy. Ja pamiętam, że też kiedyś, jak jeszcze chodziłem do szkoły i miałem dużo czasu wolnego, to też się bawiłem w tym układaniu rosterów, jakiś pay-per-view, jakiś storyline wymyślałem. Kiedyś to było. Coś włączyłem, ale nie wiem co. No bez kitu, ja też tak miałem, Mieszko, że wiesz, grałem ciągle w te same gierki. A teraz 1500 tytułów do nadrobienia, nie? Bo się grało cały czas w jedno i to samo. I o ci dupia. No na hardzie się najlepiej gra, mi się wydaje. Największe emocje są. Oh shit. Dorosnąć musieliśmy, dokładnie. Niestety. Niestety, tak to już jest. Starość, radość. Czy ja to muszę jakoś ułożyć? A co to za pytanie, panie Mieszko? Zawsze się dziwnie czuję, jak o to pytasz. Jakieś drzwi w końcu tworzymy, czy nie? Czy ja tutaj mogę? Nie, właśnie tym razem gram na PC-cie, to chyba nic się nie nadepnie tym razem. Mam nadzieję przynajmniej. W kompa chyba nie wejdzie. Bo kompa mam schowanego po lewej stronie. To się nie powinno nic wydarzyć. Ojojoj, spłoszone levele. Dobra, tu było zablokowane, dobra. Ojoj, lubia. No, Buki jest wymęczony dzisiaj. Był na biegańsku. Chłopa nie widać. Damn, I'm good. W ogóle szkoda się potencjalnie. A to w rzeczywistości ma być taka walka? Ja pierdolę. Może być ciekawe całkiem. Duża różnica lat. Wiesz co, chyba Doom 1 wyszedł w 92, a to jest 96 chyba. Więc trochę jest jednak. Groovy.
4 lata to dużo. Siema, Stiger. Cześć, cześć, co tam? Jakaś sztywna babeczka. Nie można było z nią pogadać ani nic. O nie, włączyłem ten. A, shit. Adrenalinę. Dobra, potrzebuję karty żółtej. Poszukiwania czas start. Lesnar wrócił na row. Ja cię kręcę, jakie storyline tam są. A nic nowego? Pracy, czyli do jutra? Dokładnie. Teraz kolejny piękny dzień Boży, tyle do piątku. Siema, jakiś tam pimprownik. Co tam? Ty dobra, mam żółtą kartę, w sumie nawet nie muszę tutaj wchodzić. W sumie. Nawet nie mogę tu wejść. Okej, okay, szanowny prawnik. Król Śnieżki i subgiftów. Chyba prawie mi kill przytrzasnęły. Szybki zapisik, bo to nigdy nic nie wiadomo. Tędy nie przejdę. Aha! Tu był buzior i co on sprawił? Czy on otworzył tamtą bramę? Chyba jo. Nie, oni chyba sobie będą chcieli ukryć. W ogóle tak jakby niezbyt pokazywać to, że też ich kiedyś istniało, jak się wydaje. Bo po co? Moxleya ci raczej nie ściągną, więc no. O, cię chuj. Na dupę. Dobra. Holy shit. God damn. Czy no Rollins tak pewnie prędzej czy później pójdzie na was, no bo co mają mu dać? Durkowałem ostatnio na streamku i zaklinowałem się w tym samym miejscu. A też sobie pykałeś w Duke'a 3D kiedyś? Teraz będzie lepiej. Dobra. Chyba kici. Kto nie grał? No w sumie, ja nie grałem. Właśnie, to jest też problem, panie Kasztan. Ja ci powiem, Seba, że on już tak długo trzyma te pasy, że już straciłem tak jakby nadzieję, że ktokolwiek mu zabierze, bo w sumie to ciężko, żeby ktoś mu zabrał. Oh.
co? Ty Cross jest klocem. Mi się wydaje, że mu nie. Nie wydaje mi się. Cross będzie taki trochę nudny jak na takie ten. Na taki push. No chyba, że będzie miał gaz pieprzony. Może wtedy. Jak się człowiek obudził chociaż. Życie pędzi dalej. O kur! Można i tak, nie? On tak gestykuluje, nie? O kurwa, co spokojnie tutaj jest. Na Clash of the Castle to żart był. No, śpiewała maga średnia gala. Steel też rozczarowało kwestię. A to jest kamera. Nie wiem czemu, Kasztan, ale jak gram ten rozdział, nie? W Duke'u, to się czuję jakbym grał w Dark Forces. Jeszcze ta muzyka w ogóle. No tak, no to był jego moment. No już czegoś takiego nie zbudują drugi raz. Więc pozdro. Boli was wielki Romek? Jo, który częściej ostatnio pauzuje niż jest. No trochę jo. W Preya? Nie, też nie grałem. Już tutaj właśnie gadaliśmy, że ten. Czy grzeba pan coś bądź od powiadomień, bo nie ma ani o twoim, ani Siuwa? Nie, wiesz co, może się zawiesił po prostu, bo ja nic nie grzebałem, ja nie zmieniałem ustawień od półtorej roku w tym bocie. Więc może po prostu się zawiesiło. Właśnie Kasztan gadaliśmy już o tym, że ten, że często się grało w jakieś gówno gierki, które znasz i powtarzały się tysiąc razy zamiast poznawać nowe tytuły, nie? I teraz właśnie nadrabiasz cały czas. To ja ogarnę ten temat później, bo rzeczywiście może tak nie wleciało tam żadne info. Siema Dante, cześć. Ty, mam pomysł. Kurde bela. A był jeszcze Prey wcześniejszy? No bo ja pamiętam, że był jakiś 2004, nie? O, czy 2006, dobrze. Coś tak właśnie mi się kojarzyło. Bo są dwa chyba Preye, nie? Ja tylko Kasztan oglądałem Preya Uzenia jak grał. Nie wiem czy pamiętasz na streamie u siebie. To jest jedyny moment z jakiego znam Preya. No ten Logan Paul to tak... Mega dziwna. Mega dziwny ruch. No to właśnie Zeniu grał z tego 2006, no.
Czy tego Glenisy dają, ty? Tu byłem. Tu jest głowa. Kurwa, wiecie. Jaki ten level jest rozległy. Niebieska karta. Panie Koswold, sujfał dalej, ciśnie w duma trójeczkę. Okay. Ostatnia lokacja. Jo, cię dłupia. Próba do 20 zrobienia gry. Szacun. Ewentualnie mu spuszczałem sobie. No on dopiero wrócił, to jeszcze trochę. O, oh, shit! Co to jest? Cool. Na Rumble to pewnie Cody wygra. Bankowo. Ociech. Chyba mnie nie powinno tu być. This sucks. Wybrałem dziś TWS-y? Co to? TWS-y? Co? A słuchawki. A kto nigdy nie wyprał słuchawek, ich pierwszy rzuci kamieniem, nie? True Wireless. Dobrze. Przepraszam, ja ze wsi jestem, chłop. Nie znam takich rzeczy. Ja na kablu mam. Kto mi zajebał tu, ze przeproszeniem. Skąd dostałem? Jak się mówi, na słuchawki duszne, bezprzewodowe, bez kabelków, łączące słuchawki. Czekajcie, coś pierdą, jakie wywiad udzielam. Pchełki, dobrze. Już rozumiem, o co chodzi. A to nie są te, co ty nich streamowałeś bardzo często, kasztan? Czy nie? Siema, panie Deso, witam. No to potrzebuję dwóch kart, nie mam żadnej. Sounds good, man. Ja pierdolę. Ha, nie mogę tutaj wyjść. Myślałem, że będę skakał potem. No właśnie, ostatnio, znaczy mój brat korzysta z jakichś bezprzewodowych do komputera i one strasznie długo mu trzymają. Tylko nie pamiętam, kiedy on za nie dawał. Ja pier... I tak właśnie ostatnio kminiłem, czy sobie nie zainwestować w słuchawki do komputera bezprzewodowe, ale to kiedyś. Come get some.
na razie są inne priorytety, jak na przykład jedzenie. On ma nauczne takie. Takie. No, nie pamiętam, jak one się nazywały. Come get some. A ile kosztują? No to też jest bardzo ważne. Bardzo ważny aspekt. I nie mają kosmicznej ceny. Naprawdę? Ale one są bezprzewodowe? Serio? Czy se jajca robić teraz? O, karta. Jocie dupia. Będzie się trzeba zainteresować tematem w takim razie. Razer Barracuda. Będę kojarzył z utworem z GTA San Andreas Barracuda, to będę pamiętał. Barracuda. Dziękuję panie Kejston Pimprownik. Obczaję w międzyczasie. Coś słychać, że tu coś już jest za tymi drzwiami, nie? O kurde, dobra, patrzcie teraz co się dzieje. Używane po 200. Nie kuś. Proszę nie kusić mnie tutaj. Do usznych lepiej nie, bo z miodem przyjdą od razu, nie? Prosto z pasieki. O, coś jedzie tutaj. Jasne, spoko panie Kozłow. Buzik arbuzik, panie. O, a co tu się od... Nie! Energik średnio. No cóż. Testowałem Barracuda X i są bardzo przyzwoite. No właśnie mnie trochę... Trochę denerwuje już ten kabel tutaj, nie? W sensie... No nie wiem, wpadałoby coś ogarnąć. Pielgrzymie ma i lubi. No tak przetestowane to już w ogóle. Czaję, czaję. Tej karta tu jest. I oczy dupie. Wysadzić jakoś? Ostatnio sobie kasztan zamówiłem, bo ja mam trochę bezprzewodowych rzeczy. Zamówiłem sobie Blue Retro, to się nazywa, z AliExpressu. Czyli, że do PlayStation 1 i do PS2 możesz podłączyć pada od PS3 i od PS4. Bo ostatnio mi się zaczęły pady psuć od PS1 i od PS2, prawie żaden nie działa. I zamówiłem sobie, żeby sobie grać bezprzewodowo. Jestem ciekaw. No właśnie została wysłana z oddziału, więc pewnie jutro będzie. Więc jutro będę robił crash testa. Jak to się sprawuje, czy wiesz, czy zasięg gubi. Wiesz co, to było za 120 zł na AliExpressie, ale jakiś kupon znalazłem na Google i wyszło za 80. Więc mega tanio, szczerze mówiąc. I na paczkomat, nie z AliExpressu. No 80 zł. Bo
ten, bo właśnie słyszałem, że padł od PS4, to tak, że podobnie padł od PS4, jak mają te R2 i L2, to podobnie tak się średnio nam łapie z grami na PSX czy na PS2. No ale jak mam pada od PS3, chociaż podobno to zobaczę jak to będzie w testach, bo ludzie zawsze gadają. Cytat z Gothica, nie? Więc no, co tam? Co? Zamówiłem adapter do pada za hajs Twitcha. Ja już streamer, boże. Więc pad od PS3 bezprzewodowo, nie? Jeszcze podobnież pady ten. Pada z Xboxa nawet czyta, nie? Ten Blue Retro do PSX-a. Więc no, fajnie. Kontrola ministra finansów, dokładnie. Siema klaku, cześć, cześć. A pykam sobie w Duke'a. Poniedziałek, praca, niestety jakoś leci. A co tam u ciebie? Znowu do komputera rzeczy niepotrzebne. Ja nie wiem. Co? Holy shit. Chciałem powiedzieć, że mnie stać, ale w sumie to tak średnio. A tu jest otwarcie tej karty, ty. A po malutku dokończam Forza Motorsport 4. A to było na Xboxa którego? Jak Magda, jak kochany kasztan wchodzi do chaty z nowym zestawem Lego. I kasztan. To z Vinted, nie wi. Ostatnio ten kumpel proponował mi co to daje z Twitcha, dokładnie proponował mi pożyczenie kierownicy do Xboxa Series X, bo ona jest tam nie jest kompatybilna z kompem, jest tylko kompatybilna z Xboxem, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, dziwne mega, żeby i chciałem od niego pożyczyć, żeby sobie w Forze zagrać na kierownicy na streamach, to kurde. I tak se kminie właśnie. Czy tego nie zrobić? Na to Twitcha już nie wystarczyło, no. Tu już musiałem sam dołożyć, wiesz? Klasyk. A co to dało? Kontrola finansów musi być, nie ma to tamto. Nie no, ja to i tak mam luzy i jajca srobię, ale czasem się zdarza słyszeć jakichś znajomych, którzy mówią: no ja na przykład nie mogę, bo mi nie pozwala. Mówię taki: ja pierdolę, ty jesteś dorosłym człowiekiem, zarabiasz pieniądze, gościu. No, to nasza wspólna decyzja. To podejmijcie wspólną decyzję i idźcie w dwie strony. Jesteś miły. No to serio, albo dogadujecie coś wspólnie, albo paput. Seniorita to minister finansów, a kiwi generał, no bez hitu. Kiwi wchodzi. Baczność, mokrą karmę w puchach. Zamówić raz. I no roz. Bo będę pierdział. Pod chorąży, dokładnie. Ja tylko wstaję i rano idę do roboty i tyle. Dobry. Ojej. U nas też pod tym względem luz. Bez kitu, ja nie wyobrażam sobie, jak na przykład niektórzy mówią, że nie mają w związku dogadanej sytuacji finansowej. To jest po... Jak wy funkcjonujecie na co dzień? To się nie da. To jest tak podstawowa rzecz do obgadania. Że jo cię dupia. Ojej. Pozdro pochwa. Ogółem. Ale co, bo nie słyszałem? W sensie, że
że to gadanie sytuacji finansowej w związku to jest mega podstawa, nie? I niektórzy nie mają tego dogadanego i się kłócą ciągle. A bo ty kupujesz to, bo to kurwa i... Dokładnie. Szafa gra. Szafa gra, bo jest zawalona grami. Gdzie jest przejście dalej? Ty, ja tu mogę przejść teraz. Myślę, że gierki kosztują... Cicho! Jeszcze na targ w listopadzie. Let's go, let's go! Gierki, gierki, gierki! Co, co? Jakie targi? Ryneczek! Kurwa, co ja gadam. W sumie to taki targ, bo tam te żule śmierdzą. Na jedno wychodzi. Ja nic nie wiem, też nic nie wiem. Jakiś sznycel w Warszawie, coś ten, co? Chyba już się zgubiłem. O, jestem. Znalazłem się. O, wiedziałem, o, wiedziałem, o, wiedziałem. O, ty skurwysyn. Ja nic nie wiem, ty, ktoś musiał dodać. To jest sfabrykowane chyba. Pierwsze widzę. Kto to widział na gierki zbierać? Dobra, tu niżej. Jak przyjdzie to Blue Retro, jutro to w weekend nagram recenzję na YouTube'a. Siemaneczko, ziomeczki, witam was. O, siubica, zabiłem go. Armo, co? Ammo for Schrinkera? Aha, bo to jest ta broń taka kosmiczna, co zabrażę, dobra. O, noktowizor, czyli się pewnie przyda zaraz. No dokładnie. Come get some. Co tu jest? A to na posad zostawię. Polegnie jakiegoś cmentarnego? Nie no, tyle to tam się znalazło. Na kwiatach. O... Pierwszy listopada, rzeczywiście. Czy wie pan, jaki mamy jutro dzień? 11 listopada. Dlaczego ja nie widzę tu nigdzie polskiej flagi? Dlaczego? Co to jest? Za jajo. Siema Skilldrive, cześć, cześć, co tam? I co, przepraszam bardzo teraz? Dum padł? Elegancko. O, siuwica.
co teraz. Uncharted to właśnie widziałem ostatnio na HBO. Też chyba muszę obejrzeć. Aha, bo to jest zablokowane, dobra. Czyli to by nic nie dało. No nie, najgorzej jak się zgubisz. Sił to skończył Duma. Szacun mega. Ja mega chłopa szanuję, że on ma ten Xbox Challenge i nieważne czy gierka mu się podoba, czy nie, on ciśnie dalej, nie? To jest mega szalone. Nie, że Doom mu się nie podobał, tylko tak ogólnie mi chodzi. Że nieważne co, to on leci cały czas do przodu. To jest mega po... szalone jest. Bardzo. Co tu trzeba zrobić? Przepraszam bardzo. Gdzie jest wyjście? Czy ja mam to wysadzić, czy co? Aha! Właśnie pamiętam, że było bardzo dużo srania, za przeproszeniem, że Tom Holland nie nadaje się do postaci Nathana Drake'a. Bo no, Tom Holland wygląda trochę jak dzieciak, który mógłby grać Spidermana, nie? Oh, wait. I też się troszkę z tym zgadzam. Ale filmu nie oglądałem, więc no, nie oceniam do końca. Właśnie tak jak piszesz. Obejrzę to, to zobaczę. Gdzie teraz? Holland to wszędzie teraz gra. A w czym ostatnio grał? Poza tym Uncharted. No i o cię dupia. Może to zamknę? Czy to coś zmieniło? Absolutnie nie. Aha, zamknąłem się w tym, ale super. Jakiś diabeł. Ja jestem diabeł. Urnia. Ja tu coś jest. Nie, drabina. Wow, to było mądre. Czyś teraz muszę cofnąć. Ale po co miałbym się cofać? Ty. Jetpack? Nie, no to jest... nie. O Jezus, ale te levele spocone są niektóre tutaj w tym biuchu. O Jezus. Ty, a ja się teraz muszę cofnąć? Ale... Juwica! Dobry wieczór, siema Marcinoszka, siema Daszu. Dziękuję bardzo za rajda, panie Siów. Miałeś pewnie 1000 innych osób do zrajdowania, zrajdowałeś mnie, dziękuję bardzo. Siema Davy, cześć, cześć, co tam? Siema Ermak, siema Slamowir, siema Siger, ja zrajda, na pewno. Siema Szwagier, jak tam się... Quake'a gramy ogólnie. Siema Kaszu, cześć, cześć, co tam?
Quake'a, w Duke'a, co ja gadam? Chyba ja powinienem spytać. Niby jo. Ale ostatnio coś się... Twoja siostra nie odzywa do mnie, więc dlatego ja pytam. Dobra, nie brnijmy w to znowu. No właśnie zawaliłem się, zawaliłem... Ta siostra Siuwa tak wiesz, weszła do głowy i... Nie chce wyjść. Siostra Siuwica ma. O, Siuwica. Natomiast o kurwica to będzie o Siuwica. Chciałem napisać pewne stare polskie przysłowie o szwagrach. Toż dawaj! Tu byłem, tu byłem. Coś z tą windą pochrzaniłem. Dobry klasyk? No jest klasyczek. Ja nigdy w niego nie grałem, nie? I teraz nadrabiam zaległości, że tak powiem. A jest co nadrabiać. Szwagier nie rodzina. Dokładnie. Kiedyś ty grał w tego Gothica 3? Rok temu, dosłownie. I utknęły mi gdzieś zapisy na dysku i wstawiłem je na YouTube'a, żeby ich nie stracić. Ale strasznie miło wspominam tego Gothica 3. Dosłownie rok temu, ostatnio mi wyskoczyło powiadomienie na Facebooku, że rok temu było ogrywane. Ty, ja się nie musiałem cofnąć. Jak tam panie Siów? Doom pęknięty? Co następne grane? WWF Row? Ojej! Wiesz, że to jest chyba najczęściej odtwarzany alert w historii tych streamów? On w ciągu 2 dni był wyświetlany 25 razy. Czy muszę coś mówić? Chyba nie. No poza tym jeszcze. What the fuck is this piece of shit? Poza tym. No trochę zjadłeś Joe Pesci'ego. Nie powiem, że nie. Co ja tu robię do ciężkiej dupy, ty? Zgubiłem się. Zaraz znowu będę musiał let's play'a odpalić. Jaki smród i wstyd. Nie, Joe Pesci chyba zostanie na stałe z nami, jak mi się wydaje. Ukończony jak zegarku, 20 godzin to 20 godzin. Elegancko, jestem w szoku. Bo to wiesz, zazwyczaj tak jest. Mówisz, że wyrobisz się z czymś w tyle. A no. Jak dalej pójdzie, to ty byś miał mały kąt na Discordzie u Steve'a. No może. Nigdy nic nie wiadomo. Czas pokaże. Ale mi to się dobrze w kontorku siedzi. Znaczy, no wiesz, może ja będę miał swój mały kąt u Siuwa, ale może nie będzie tam tym gana. Chociaż nawet nie wiem, czy jesteś na tym Discordzie w sumie. Szczerze mówiąc. No. A w ogóle właśnie tym gadnie miał u ciebie dostać bana na 3 dni? Panie Siów, jak to było z tym? Miał ale słuszne kontrargumenty. Jakie? Ty! Ty, nic się nie stało. No i o ci dupia, co ja mam tutaj zrobić? Wyszedł z klatki jakoś. Tymgan siedzi z jakimś chłopem w celi twitchowej i chłop mówi do niego: nie znam się na otwieraniu zamków. A Tymgan: daj, ja jestem tu nie pierwszy raz. Ciągle dostaję wszędzie bany. Cyk, pyk i wylas. Słusznie wytłumaczył, że źle go zrozumiałem. Miał rację, dobrze, rozumiem. Chyba, że tak. Będę klikał wszystko tutaj.
Dobra, ale to jest sekret, gościu. Ciutka przegania. No, to dokładnie, dokładnie. Właśnie jak tak dalej pójdzie. Aha, tutaj chyba mogę przejść. Ja nadal ziutka wziąłem tylko ćwikły. No bo to jest chyba jedynie. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie jest tolerowany na ten moment. Szczerze mówiąc. No i u Kozwolda. No Kozwold też stara się być taki wyrozumiały. Ale zobaczymy jak długo. Bo to tak jest, że chce się być miłym, ale w pewnym momencie lepiej nie. A kiedy ja nie miałem racji? Ale skąd ty tym gans tym wyleciałeś teraz? Boże drogi. Jezusku, najświętszy. O, chyba dobrze poszedłem. Jest! Znalazłem wyjście. Czas, średni czas grania 5 minut. Mija Giro 27 minut. Nie mam pytań. Fusion Station, Master. Slot pierwszy. Jak zlagowało, ty chyba kompa muszę wymienić. Jaki drop FPS-u był. Jaki wstyd. Ja pamiętam jak ogrywałem Elden Ringa, Ziutek zaczął coś pierdolić. Ja pamiętam, że ty czekałeś na premierę Elden Ringa, ty grałeś wtedy od razu na premierę. I ty byłeś taki mega wciągnięty w tą gierkę. I on coś tam pisał, że o Jezu, ale nudny stream, bo streamer nie zwraca uwagi na czat. Wyjebane jajca, gościu. Czekałeś grę na premierę. No ale ta gra nudna jest. Kto pytał? Chyba... To będzie chyba mój catchphrase na Twitchu. Kto pytał? Ktoś ma krótszy czas niż 4D Realms w poziomach? Nie, chyba nie. Znaczy, no wiesz, jak projektujesz levele, to raczej je znasz, nie? Więc osiągnięcie wtedy 3 minut nie jest wyczynem. Ja tam chciał 3 minuty. A bo dobra, nieważne. Nie brnijmy w ten żart. Tym gad mięsny. Poproszę o pół kilo pieczy z kurczaka. Może być ci doliczona? A jak kiedyś nie miałem racji, jeżeli chodzi o... I babka. Ale o co panu chodzi? Jezus, jakiś chłop się z Twitcha chyba urwał z czatu. Myśli, że... No bo dobra, nie. Koniec, dobra. Lecimy dalej z Duke'iem. Siema Luigi. Cześć, co tam? To niezły retro PC, jak Duke 3D laguje. No a Korek mi ostatnio pisał, że to nie jest taki retro PC, ta jednak jest. Coś pierdolne zaraz. O, bongosy! Ale mnie te... Mnie te skurwiponki przerażają, wam powiem. Siema, Cave Soul. Ja wczoraj widziałem, że streama robisz, ale... Wolałem wbić, jak będę miał czas, żeby posiedzieć. Siemanko, co tam? O Jezus, ale mam głos przeklany. Ale klimatyczna miejscówka. Dobra, tam już strzelają. Po tym desperadosie, no, bez kitu. Jedno murzaj to wleciało już. 2 dni trzyma, nie? Jakoś leci nawet znośny poniedziałek, no... Ja tylko wstałem dzisiaj, nie? I moja pierwsza myśl... Jak się nie zajebie do piątku, to będzie dobrze, nie? Pani Ubiestek, to by się ze mną zgodziło?
No dobra, to z religii na teraz, teraz na politykę przeskakujemy. Siema, rakun. Siema, siema, co tam? Burger. Ostatnio mi się strasznie wkręcił ten mem z tym, znaczy ten mem, ten taki koleś, który tam chyba choruje na coś, w sensie, że ma tam 20 parę lat, a ma chyba 1,20 m. Trzyma tego burgera i... Burger! Ostatnio mi się tak to wkręciło. Dobry. Dobry. Ojej. Wchodzący do mięsnego. Dobry. Domki do hobbitów przywiec klejem pół dnia. To poproszę później o zdjęcie. Gdzieś tam na Discordzie czy coś. Myślałem, że się zbugowało coś. Jeśli ta animacja tak zatrzymała znikąd. Absolutely disgusting. Oh. Dobrze, będę czekał. No, chyba spokojnie będzie. Ja za każdym razem, jak już otwieram drzwi w Duke'u, to już się cofam, nie? O, wiedziałem. What the fuck is this piece of shit? Zawsze bawi tak samo, nie? Ej, ale mam pomysł. A what? Jakie to było dobre. Aha, przeżył. Widzę, no bez kitu, ja cały czas też tak mam, nie? Jak widzę siłwice, kichnięcie i czołpesz jego, to cały czas się uśmieram, nie? Serek toast, mozzarella. No właśnie widziałem, że po tym, po poście Gruszki Pietruszki wszyscy zaczęli robić jakieś ekskluzywne tosty w ogóle. Co to się wydarzyło, mili państwo? Co to jest za broń? Pierwszy raz ją widzę. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam. Kiedy ja to ostajadłem? To brzmi jak taki objaw posiadania pieniędzy, bo ja bym tak nie mógł powiedzieć, bo jem codziennie. Ja ci mogę powiedzieć, kiedy ja to stanie jadłem, panie Seager. Dobrze, panie Kasztanie, postaramy się wpaść z rajdem, bo ja tak mniej więcej będę wtedy kończył też streama. Chciałbym przejść ten cały epizod dzisiaj. Patrząc na to, jak mi idzie, to akurat tak się mniej więcej wyrobię pewnie. Tosty są super. No jak nie jesz ich codziennie, to może ja. O, chłop sam się za... Ol mu tą flokę przyciągnęło. Ostatnio widziałem, panie Rakun, taki przepis na kotlety do burgerów z... Jejciu, z czego to było? Z fasoli chyba? I chyba sobie obczaję. Miałem catering wykupiony, bo taniej wychodzi niż samemu robić. Serio? Biorą cię dupia. Nie spodziewałbym się, że catering wychodzi taniej. Szczerze mówiąc. Tu jest głowa. Dokładnie. Dobra, to raczej nic nie będzie już. No, tam chłop jeszcze jakieś buraki wsadził, coś tam właśnie. Miks smaków, nie? Tak mi się gdzieś tam wyświetliło na Instagramie i tak... Czemu by nie spróbować, nie? Zawsze coś nowego.
No właśnie, też tak właśnie nad tym myślałem, Daszu, bo jak przejąłem kiedyś właśnie jakieś cateringi, to nie wychodziło aż tak tanio, nie? Brownie z fasoli też tos. To będzie trzeba kiedyś spróbować, ciotka. W takim razie. Mikrocypek? Oje... Ostatnio właśnie oglądałem jakiś filmik jak ten. Jak, nie wiem, czy mówimy o tej samej osobie, Luigi. Jak do mikrocypka dzwoni telefon i on był w szoku, że ktoś znalazł jego numer telefonu, nie? I on siedzi przed tym komputerem i takie: co jest, kurwa? I mu co, za mało zajebiste, tak śmiechłem. Nawet nie wiesz, że jadłeś. Kiedy? No teraz pewnie dwa razy tyle, no. Mikrocyfek jest zajebisty. Jo, cię dupia. Dziękuję, panie Kaszu, za dwa supy. O, kruca fuck. Dziękuję bardzo. Kaszu ewidentnie za dużo pieniędzy ma. Dziękuję bardzo. Mega milusio, panie. Co to było? A właśnie ty nie jesteś czasem Kaszu jako numer uno tutaj? Chociaż pamiętam, że chyba Kasztan jakiś czas kiedyś zaszalał mega z subami. Więc nie wiem, kto tam jest przodownikiem Savgiptów. Savgiptów. Savgiptów jest, nie wiem mówić. Kaszczan numero Jovi drugi. Trzeci Gncel. Jezus Mary, wy jesteście szaleni, że... Ja pamiętam, że jak zacząłem streamować, mówię: kurwa, kto mnie będzie oglądał, nie? Teraz ludzie kupują suby. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja w ogóle, nie? Co się tutaj dzieje? Tak więc dziękuję, bardzo milusio. In the end. Za tydzień jadę w kury, jak co? Znowu będzie Magda pisała: był tu Kasztan? Bo gdzieś poszedł. Śnieżka będzie zdobyta, dokładnie. Ja absolutnie nie wątpię, że nie była zdobyta. Aha, chyba będę musiał zejść do wody. O nie, będę się bał znowu. Najgorzej. Ajajaj, coś wyskoczy, coś wyskoczy. Groovy. Ja tak nienawidzę Duke'a pod wodą. I co chwilę jakieś takie screamery wyskakują, w sensie takie delikatne. Ale pomimo tego ja i tak osrywam gacie fest. Dobra, coś otworzyłem. Siema, Vaxian. Siema, siema, co tam? Ja ostatnio widziałem, że ty speedrunujesz Mario 64. I chciałem się zapytać, czy wszyscy w domu zdrowi, ty? Ja próbowałem kiedyś przyjść Super Mario 64. To się tak od tej gry odbiłem, że to jest po prostu masakra, nie? A patrzę, a chłopcy speedrunuje. To, co ja przechodziłem 2 godziny, ty robisz w 30 sekund, nie? Chciałem się zapytać, czy wszyscy w domu zdrowi. Ja byłem w szoku, ja tam szukam tych gwiazdek. Chłop tam robi jakiegoś fikoła, bierze tego małego pingwina. Ja to 2 lata przychodziłem. I tak tego nie przeszedłem, bo odpuściłem w połowie. Bo mnie ta gra męczyła. Polecam speedrunki Mario, dobra zabawa. No, dla kolesia, który nawet nie przyszedł normalnie, to brzmi dobrze, nie? Ale mega szacun.
To jest dosyć ciężki tytuł. Przynajmniej jak dla mnie. To jest jedna z tych gier, do których bym na pewno nie powrócił. Niestety. Niestety. Aha, ja to chyba do połowy otworzyłem. O, czekajcie chwilkę. Troszkę was jest. Nie wiem, czy to zadziała, ale powinno. Dobra, nie, tutaj kolega nie zrobił rajda, ale jak coś to zapraszam, bo ja nie wierzę, że chłop tak szybko Mario przychodzi, nie? Jak coś to zapraszam do pana Waxiana. O, se popsułem tutaj teraz. O, dobra. Już naprawiam. On gra w szybkie bieganie, on jest szalony chłop, nie? Jeżeli chodzi o speedrun, to jeden z łatwiejszych tytułów, bo łatwo w miarę nauczyć się 16 gwiazdek. Ja ledwo tę grę ogarniałem. Ja pamiętam, że zdobyłem chyba połowę gwiazdek i pokonałem dwa razy Bowsera, go chyba trzeba trzy razy w grze pokonać, nie? Tak jakby, no tam dużo już mi nie zostało, ale nie ukończyłem tej gry do końca. Mario 64 jest dzieckiem, a co teraz wychodzącym po mleko? Tak, zostawiłem tą grę i odszedłem w pizdu. Nie chciałem się męczyć. Nacisnąłem? Teraz chyba jest tam otwarta. Ty, no nie godoj, że ja muszę to szybko załączyć i jeszcze wrócić tutaj w międzyczasie. Tu na takiej zasadzie działa? Jo cię dupia. Dobra. Oj, trudne się wylosowało. Ty, no nie przepuść. Jo. Ja nie przejdę tędy? No to dziuk, nie zmieścisz tej dupy? O Jezus. Platformówka się robi, no. Moje ulubione. Dobra, czekaj, tu wcisnąłem. Jest coś jeszcze do wciśnięcia ewentualnie? Nie. Wcisnąć do samego guziora, ty. No, najgorzej. Dobra, jest otwarty do połowy, czy jak... Tam wcisnę. Dobra, krótka piłka z mojej strony. Jeeeeee! No i właśnie Luigi, są jakieś zapisy z tego speedrunowania Soulsów przez ciebie? Bo Soulsy to jest też kolejna gra, którą ledwo ukończyłem. Jak ktoś ją speedrunuje, to jest dla mnie jakieś szaleństwo w ogóle. Coś fisnąłem, ale nie wiem co. Wow. Co teraz? Co, ja muszę doskoczyć? To chyba nie tak miało być. Aha, dobra. To ma sens. Ale tam jest nasrane za tymi drzwiami już oponentów. Już to słyszę. Ej, ale mam pomysł. Jo! Jest taki symulator wczytywania i zapisywania cały czas.
Dobra, ja tam wchodzę. Excuse me? Dobra, tu by cię leciało. A wydupiaj. A wydupiaj, gościu. O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Się mega klimat Aliena robi, nie? Sadzić. I cię dupia. Co tak głośno? Lotnisko gdzieś tutaj zbudowali, czy co? Jak głośno. Mega creepy. Okay. Oh, a secret place. O tak, wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. To ładny sekret, w którym nic nie ma. O, jest atomik, tak? Wiedziałem, wiedziałem. O, dzień dobry. Siema, Arbufix. Co tam? Ty też dasz u speedrunowej solce? Jeszcze nigdy nie grałem. To brzmi jak zalążek do speedrunowania, nie? Co to może być trudnego, dokładnie. Kolejna gra, co się sama przechodzi i tyle, nie? Co oni tam przeżywają? Ja pier... Co jest? Ja dostanę zawału z tą grą, nie? Burkir? Ja myślę o speedrunie pierwszej Castlevanii. Ej, no, to mógłby być stos. Że na nowym mieszkaniu oczywiście ze streamkami. Kurde, niebawem będzie więcej osób streamujących niż oglądających. Jak tak dalej pójdzie. Ale elegancko. Fajno, fajno. Niech się scena rozrasta. Let's go. SL1 w Demon Souls? Siemanko, Ejda. Cześć, cześć, co tam? Dobra, skądś te chłopy wyskakiwały? O, właśnie. Ejda streamy z tego. Zostawi to w Smackdown 2. Let's go. Mam coś jeszcze otworzyło teraz?
teraz, czy co? Czy ja muszę... Nie, no do lawy raczej nie mogę zejść. Ostatnia prosta, bo już wyżej nie wejdę. Nie weszłeś. Ładna ta gierka dalej jest, ale która? Bo teraz wymieniliśmy trzy tytuły i tak się zastanawiam, o którą chodzi. Ja więcej gram retro, tym mniej gierek określam mianem brzydkich. Nie no, Duke? No, wygląda całkiem. Jeszcze mega przyjemniej się grać, powiem. Że tak jakby zaczynam się domyślać, czemu ta gra nadal ma taki fanbase, nie? To tak miało być? O cię dupia, o tyły panie. No dawaj, cwaniaku. A, zbliżyłem go. Gdzie jesteś? Skuchwibonku. Ty. O ty. Haha, got him! Come get some! Aha, teraz chyba muszę wyskoczyć przed siebie. Albo i nie. I co ja teraz zrobić? Ja myślałem, że to mnie wybije jak w Quake'u trójce. Przecież ja to jetpacka mam. Oć! Teraz wiem, co się dzieje. Dobra, tam jest Atomic Health. No i w pizdu, i wylądował. Mam pomysł. Cały misterny plan też w pizdu. Patrzcie, teraz się dzieje. Dobry. Ojej. Ojej. To był cały plan ogólnie. A, bardzo, bardzo średni plan. Ojej, no. Bez kitu. Ojej. Siema, ulany nugget. Cześć, co tam? A ty już tutaj nie byłeś czasami, tak się wydaje? Nowe konto? No właśnie, coś tak mi się kojarzyło, że właśnie bez TV. Że gdzieś ten nick już widziałem. Kto mnie strzelił?
o co chodzi. Już tutaj zostałeś wywąchany, jak to mówi Krzysztof Kolonowicz. O cię. Tak w scenie z chłopaki nie patrzą. Czyli psikutas bez S. Ale was się tu narobiło znowu. Fusion Station complete. Co żeś zrobił z Nuggetem? Let's rock. Let's rock. Aha, spoko, spoko. Cool. Rozumiem, rozumiem. Co tam się już dzieje? Ty jeszcze level się startował. No tak właśnie połączyłem wątki, że drugie konto wleciało na rejon. Ja zrobię taki trik jeden magiczny. Dobra, jeszcze 3 levele zostały. Chciałem powiedzieć, że jeszcze 3 levele zostały, ale chyba niekoniecznie. Trochę więcej zostało. Chyba nie ukończymy dzisiaj tego rozdziału. Mega długa jest ta gierka w sumie. Come get some. Się nie spodziewałem się. Nintendo Wii na streamowanie. A co będziesz streamował z Nintendo Wii? Chłop się sam wysadził. What a mess. No, to ci tym nad... Ciebie to by było tak mega łatwo wywąchać, że to jest masakra. Kwestia 3 wypowiedzi twoich. Punch Out Mario może gry na GameCube, jak znajdę kontroler? Elegancko, mega fajnie. Trzymam kciuki, po jednej nutce dokładnie. Jaka to melodia. Dokładnie tak by było. Co tu jest?
latają z tymi dupami tutaj. Xenoblade? Aha, dobra, bo Xenoblade ten. Zapomniałem, że jedynka wyszła chyba na PSX-a. A później już było Xenoblade właśnie na różne platformy. Jak? Jakie uniki? Klak ustrzykuje o 20, już się zlałem potem, że północ bez kitu. On ma te swoje takie... Tak jak ja zawsze próbowałem z kasztanowych godzin tam po 22, tak Klaku w ogóle przebił wszystko, nie? Chłop startuje o północy, wyjebane jajca. A no pewnie ja, dokładnie. Szanuję widza. Chociaż ktoś. Wow, to był profesjonalny rzut. I'm gonna put the smack dab on your ass. On your ass. Kurwa, wiedziałem, nie podobał mi się ten dźwięk coś. Ale milutko, chociaż ktoś, to znaczy co? Dobra, lecimy. Jeszcze chłopa nie wysadziło? Mówi, co się wydaje. Dokładnie, dokładnie. Bardzo rzadko spotykana cecha. Nie ma to tamto. Niebiesko. O, tu jest na czerwono. Nie, wiesz co, gram normalo. Bo to jest wersja Steamowa, wiesz? Tylko sobie odpaliłem w 4x3. To była taka opcja. Tam tego retro pieca to odpalam jak jest jakiś problem z odpaleniem gry, nie? Na nowszym systemie. Bo nie widziałem właśnie sensu podłączać, jak fajnie to ta gierka współpracuje jeszcze z OBS-em. Co to było tutaj? Tiuka pokazuje na kamerze, ale stos. Gdzie wy widzicie Klaka? No Daszu, pijany chyba, nie wiem. Właśnie lepiej grać 4x3. Wiesz co, to zależy, bo jak streamujesz w takim okienku jak ja, znaczy będziesz streamował w takim okienku jak ja, to lepiej 4x3, bo to nie będzie tak sztucznie rozciągnięte. No chyba, że będziesz... A, ja mam klucz. No chyba, że będziesz streamował na całym ekranie, no to... Może testa przed północą robił Daszu, właśnie. Ty się już podekscytowałeś. Bitny.
albo Siów Mabana. Miły kolega. Zapewne tak jest. Coś się otworzyło, ale nie wiem co. Dobrze, tam się otworzyło. Coś tutaj. Dalej ciemno. Ja jestem Benable, bo jestem zbyt miłym człowiekiem, no. Dokładnie, dokładnie. Musiał być bardziej zaczepny. Ej. Ja stąd przyszedłem, nie? Tak. Znowu się trudne wylosowało. Dokładnie, panie Siu, mniej więcej coś takiego. No widzicie, tutaj prawdziwa twarz się ukazuje, bez udawania. Wyszło szydło z wora. Patrzcie go. Róbcie screenę. Taśmy prawdy. On dokładnie. Już wszystkie te kanały, komentarze na YouTube będą. Czy Siu jest hamem? Doszliśmy do screenów, w których sławny streamer. Każe wypier... Dobra, nic mi to nie mówi. Jakiś wywiad z babką z Olsztyna. Taki miły, zawsze dzień dobry na klatce mówił, ja nie wiem. Ale ostatnio chłop nie do poznania. Jakieś fikoły w mieszkaniu robi, hałasy ciągle. Ja nie wiem. Siów hamem w życiu. Się nie powinno łączyć w jednym zdaniu. Kurde bela. Ty. O, chyba. Dobra. Siu wali dupą w podłogę, no. Właśnie było słychać, że te twoje fikoły były takie... Grawitacja, dokładnie. O, dobra, chciałem coś powiedzieć o tym. Te fikoły to trening przed debiutem wrestlingu, dokładnie. I kick bubblegum and chew ass and I'm out of the ass. Dokładnie, dokładnie. To tak brzmi oryginalny cytat. Wow, ale smooth wejście nad drzwiami. Niesamowite. Wszystko się po śladach rozniosło, cała amortyzacja. Jo, bez tej kołdry? Ja pier... Bez kitu.
latasz. Harmonia wczoraj zjeżdżała z górki na korteksie. O Jezus. Mega jej współczuję. Piękna gra. Pamiętam, ileś tam nadenerwowałem. Przeszła to? No to szacun. Twin Sanity najlepsza gra. Tak jest. Te jaszczurki w 3D są, to znaczy? Chyba ja. Posłychać. No. I screenshot, dokładnie. Zawiadomienie Boże. Trzeba zrobić. Tymgan kolejny bani. Po co ja tu wlazłem w ogóle? Jaki był mój zamysł tutaj? Czemu to była durna decyzja, żeby tu wbijać? Ty, ja może nie aż tak durna? Come get some. Let God sort him out. Ha, to jest chyba na jakiś czas się tylko otwiera. Jo. Dobra, żeby speedruna Bożego zrobić. O, żeby się dupił, ty. Co tu się dzieje? 300 chłopa, ty. Jeszcze te żule tam małe. Ha! Czemu tu się zamknęło? I gitara. Kur... No dobra. Kurde, amunicji brakuje trochę. Nieciekawie. Czemu tu się ta drewutnia zamknęła? O, coś słychać. Znowu mi coś zaraz na ryj wyskoczy. Jo, a jak? Wydłupiaj. Tu byłem. Tu. Oh yeah. Jak słyszę w ogóle takie ślady już za sobą,
nic i da się odwracać, nie? Okej. Bardzo spoko. Ktoś ci może podeśle link, bo ja akurat nie mogę teraz minimalizować gry, bo mi się wsypie pewnie już teraz. To właśnie też nie pamiętam, jak się dokładnie pisze Nick Harmony. Sounds good, man. Zobaczcie. Nie masz granatu w pokoju. Skąd to się umyje? Siema, Avian Chaos. Cześć, cześć, co tam? Co to było? O, gdzie coś leciał. No jo. O, cię. Zauważyłem teraz dopiero, że jest streamek z Juka 3D, to wbiję mi kątem oka, będę oglądał. Jasne, spoko. Borowik startuje, tam wpadniemy później do niego. Z rajdem niebożym. Sprawdzę, co jest dalej przy okazji. Dobra, tu jest wejście na kartę. Ulala, ale po co te zaczepki? Ktoś tu chyba timeouta chce. Zaczepki, no. Pierwsze słyszę. Wiadomo, że nie muszę konsolata retro. Dokładnie. Najlepiej na Steam Deck, nie? Stare gry w 60 FPS. Nie no, nie wiem ile tam FPS-ów. Stare gierki wyciągają na retro Archu. Aha. A to jest lustro, ale mnie oszukali, skurwibąki ty. Come get some. Okay.
Nic nowego. A kto tutaj sra? Groovy. Much better. Damn, I'm looking good. No, to już dawno było. Jak Elden Ring miał premierę. Bo nic tak nie denerwuje jak buractwo. Pozdrawiam. Cool. Kasztan fan Soulsów ich z czasu czekał na nową grę tego typu. No. A tam się na czacie działo, co się działo. Kasztan oczywiście chciał być Bilusi. Ale czasami się nie da. Wiedziałem. Wydupiaj. Odpaliłem sobie koncert Phila Collinsa u Miękkiego. Jakie to było dobre. No, piękne czasy, nie? Ale kiedyś to było. O Jezus. Ale kiedyś to było. Czemu nie mogę otworzyć drzwi? Phil Collins od Vice City. Piękne czasy. Coś się chyba zbugowało, bo nie mogę drzwi otworzyć. No właśnie. Czy kiedyś to było? Tak. Kiedyś to było fest. Wyczuwam etap platformowy. O kurwa, i tak miało być. Patrz teraz na to. Wol do piekła. Nie podoba mi się to, że dostałem, że dostałem strój do pływania. Bo pewnie zaraz będę musiał się tam wcisnąć. Czemu tu jest tak ciemno? Szybki saving. Secret place. Gdzie przeskakujesz? Ka! Ja już chyba nawet wiem, gdzie jest ta czerwona karta. Znaczy się podejrzewam, gdzie jest. Pewnie tutaj gdzieś. Jo, cię dupia. Nie ma gdzieś tutaj? Pewno. Oj. Oj. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem. Co za smród.
Nie, żebym się bał. Wiedziałem. Dobra. Na powierzchnię. Jak ja mam tu doskoczyć teraz? Dobra. Easy. Łatwiutko. A, wiedziałem. Dobra. A, znowu się zbugowało. Oj. Nie ma chyba co rushować. Siema, chud, gruba, cześć, cześć, co tam? Kurki. Dobra, jednak tamta broń będzie lepsza. Powiem, że jest mega grubiutko. Mega przyjemnie się w ten tytuł gra, pomimo upływu czasu. Cool. Cool. Mega dobry tytuł nadal. Coś to przeżyli. Tragedia. Szybki sejwik. Ile jeszcze zostało? Luna Reactor. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy. Od razu na przywitanie. Cool. O, się chłop, skupcie schowoty. Wcale go nie było widać. Jaka muzyka dobra. Aj! Ale zapraszam wydupiać. A, kartę potrzebuję. Restricted area of Babel. Się chyba sam wysadził w sumie. Dobra, tu też potrzebuję karty. Won do piekła. Kolego. Yeah! Haha! Chcieliście wydymać Freda? I oczy dubia. Teraz Fred.
tam coś tam. Come get some. Tu jest jakieś zejście. Do czego dostałem amunicję, skoro... Skoro nic nie dostałem. Kto tutaj sra? O, i kartę ma. Cool. Ja bym częściej zaglądał do tych sekretów, żeby mnie ciągle nie straszyli ostatnimi czasy. Damn. Ojojoj, tam się już namnożyli. Jaką ja mam kartę? Niebieską. A, wiedziałem! Już przewiduję te takie ich ruchy. Bydlaku. Trzeba jakiejś mega mocnej broni. Aha, dobra, se wziął i umarł. Jo. Szybki zapisi. Czy ja tu byłem? Nie, no nie, tu nie było. Haja! Pieniędzy was stara nie miała tam. Co to jest za stroj? Raczej co to jest za easter egg? W sensie, że Yo, paput. Cool. Armor Boży. Ale już chyba wiem, co muszę zrobić. Ale... okej. Wow, to było mądre. Co jest? Chyba jetpack będzie lepszy do czegoś takiego. Dobra. Oh.
sekret, ale... Co ty robisz? Mam jetpacka. Yeah. Ja już słyszę tych skurwibąków, nie? Czy ja tu chcę być? Nie, nie chcę tu być, ewidentnie. Ale ten to sobie zajdę. Żeby już się dostać do lokacji. A, to się dostałem do lokacji, ale warto było. No. A i co tam zrobisz? Dobra, mamy kartę kolejną. Gierka często zaskakuje, nie? Siema Zoro, cześć, cześć, co tam? O nie! Dobra, to ja się wrócę przed pakiem po prostu. Dobra, ja się wrócę jetpackiem, nie będę kombinował. Tak o. Thank you, thank you. Aha, nie mogę tędy wrócić. Bosia przykazała. Ty, ale ja ten mogę być przecież. Nie, nie mogę. Ale ten mogę. Okej. Ale się jetpack przydaje. Ty besta. O nie, nie mam czerwonej karty. Chyba jakiś level zacząłem mieć tym jetpackiem. Ojejciu, to dzisiaj się skupiasz na... Znaczy, skupiasz się na takich rzeczach jak angielska okładka i książeczka? O, ja tam się szczerze mówiąc skupiam na takich rzeczach jak gra jest po angielsku i sama płyta jest w dobrym stanie, to... Okładka może być nawet po japońsku. Średnio 2 minuty. A mogę spać.
technika ma fajną troszeczkę. Chyba, że. Zgubiłem już. Aha, dobra, bo ja nie tego save'a wczytałem. Dobra. Teraz się muszę jakoś cofnąć tam, gdzie byłem, nie? Dobra. Czy nie dobra? Gówno. Nie wyjdę stąd już. Ajajajajaj. Jest czerwona karta, ty. To jest po to, żeby Siuk miał co na wiosce czytać, panie Zoro. Zadbali o chłopa. Nie ma to tamto. To na pewno nie jest kwestia przypadku. Uf, gdzieś coś się otwierało czerwonym tym. Ale... gdzie to było? To ja nie wiem. Ty! Ale jestem głupi. Ja tutaj cały czas mogłem wrócić. Ja cię dupia. Ale nie, czekaj. Zgubiłem się znowu. Muszę oszczędzać tego jetpacka. Siema, ja z rajda też, ja też z rajda. Cześć, cześć. Chyba pierwszy raz tutaj, co? Panie Siów. Wersja Xboxowa jest bardziej rozbudowana. Też może być. Też może być. Nie, nie sterydy. Kuku. A, dobra, tu nic nie było. Tu gdzieś było jakieś wyjście. Dobra, tu było. Dobra, powoli. Skrupulatnie do wyjścia. Dobra. Nieźle musiałeś lurkować, panie Siłów. Jak ja nie zauważyłem twojej obecności przez tyle czasu. Niesamowita robota. Co? Słychać te demony, pierdol. No twoją siorę też krzyczej, co? Oj! Prawie bym jest gniotny.
Nie no, jajca, jajca. Powstrzymajmy się od żartu, bo zaraz znowu ludzie połapią i będzie. A to ona nie wie, pod jakim ty nickiem streamujesz, czy co ty? Teraz. Ale to przecież, jak dostajesz wpłatę na Twitchu, na PayPala, to chyba widać dla kogo, czy nie? Czy nie widać? Nie? A. Jo, bez kitu, no. Wszyscy siedzą tacy scringe'owani, ona pokazuje na telefonie. No patrzcie, patrzcie. Michał teraz dupą o ziemię zajebie. Jakaś ciotka ogląda, jak Swift robi fikoła na streamie i się pyta, a co, 30 lat masz, jo? Dokładnie. Lat i jeszcze te gierki głupie. O Jezus, najgorzej. Ile można. Zabuł grubo po 40. Zapomniał W, jak cielęciem był. Krótka piłka. Kurde, nie mam szapteczek, muszę sobie radzić. Ciężko. O, jeszcze zgniotło, typa. Barbie 4 listopada ma być? Dopiero? Już w sumie. Jak ten czas leci. A jakiego Batmana masz do przejścia? Vengeance, o Jezus. Z tego co pamiętam po nazwie, to chyba nie jest za dobra gra. Nie chciałbym martwić. Ale może być niefajnie. Trzeba jakąś kombinację zrobić, jo? Ha! Liga Obi-Wana, no, coś w tym stylu.
Ostatnia prosta do wyjścia. Gruby, przepuść mnie. Jo ci dupia. Udało się uciec. Let's rock. Let's rock. Dobra, ostatnie dwa epizody, znaczy dwa ostatnie to odcinki, epizody tam, przyjdziemy sobie następnym razem, bo troszkę czas goni, niestety, ale zapraszam was na rajda do pana Kasztan Bimbrownik. Ja uciekam, dziękuję bardzo za obecność, trzymajcie się tam, do zobaczenia w środę na Quake'u chyba? Znowu przeskoczymy w następnego FPS-a. A w piąteczek GTA 4. Jakiś taki dłuższy stream, jak się zapowiada. Będzie można przysiąść porządnie. Więc nie mogę się doczekać. Trzymajcie się tam, poput. Dobrego dnia. Siema.